Witajcie moi kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście znowu Opera i kolejny dzień przed nami nagrań, jeżeli chodzi o Icewind Dale Enhanced Edition. Kurde, zdarza mi się już pamiętać. cały czas mówiłem Enchanced Edition, ale to było bez sensu, Enchanced. Najlepsze jest to, że w rozmowach na Discordzie, czy gdziekolwiek z moimi znajomymi, którzy są za granicą, to pamiętam, żeby mówić o tym poprawnie i mówić Enhanced, a zresztą, przepraszam, no nic, nieważne. Nieważne to nieważne. Pozbyłem się tych troli i całej tej reszty, zajęło mi to chyba z godzinę, więcej, same próby zajęły mi za 3 godziny, z godziny to mi zajęło zabicie ich w końcu. Ewidentnie moja drużyna, no, chcąc nie stracić nikogo, nie stracić żadnych materiałów, bo później mogę przecież sprzedać te tykwy z tym płonącym tam czymś, więc to może mi się jak najbardziej opłacić. Moja drużyna ewidentnie nie chciała umrzeć, to też bardzo dobrze. I przez to też zajęło mi to trochę więcej czasu. Także z góry Państwa bardzo serdecznie przepraszam, że to tak akurat wyszło, a nie inaczej. Plus książki, których też się będziemy mogli pozbyć. No nie mam barda, więc jakby ta pieśń spali na panewce. Właśnie. Więc skóry Państwa przepraszam, no ale jakoś tam sobie, myślę, damy radę. Potrzebuję eliksiru jakiegoś leczenia. Może być dla Berego. Dobra, ma to jakieś tam ręce i nogi. Oczywiście, skoro już tutaj jesteśmy, skoro aż dotąd doszedłem, to też, moi kochani, chciałbym... Zaraz zaspanie morfowanie siebie, niech zostanie przyspieszenie ruchów, niech zostanie, w razie jakby mi odwaliło. A to też, moi kochani, chciałbym zacząć z tego miejsca, gdzie będziemy rozmawiać z nową postacią. Może nową to niekoniecznie, ale z kobietą, którą tam w jakiś tam sposób ocaliliśmy, nie? Zobaczcie, ale jakoś tak jeszcze ogarniam sobie pewne rzeczy. Dobra, tu mi kamieni na razie jeszcze nie brakuje. Jakoś tam damy sobie radę, myślę. Chociaż powinniśmy się zaopatrzyć i to mocno w te kamienie, bo chyba nie mam już żadnych tutaj. Nie mam. No to nic. Damy sobie jakoś tam radę. Chcesz czegoś ode mnie? Okej, zapisz. No i teraz tak. Porozmawiajmy sobie z tą kobitką. Się robi. I zobaczmy, co nam powie. Cześć. Matka Egenia, dziękuję za wybawienie mnie od talonitów, ale z przyjemnością poddałabym się ich rytuałowi, aby nie mogli więcej krzywdzić niewinnych. No kim jesteś i co tu robisz? Jestem Egenia, kapłanka i matera Skuldahar. Gdy się dowiedziałam, że ludzie są porywani z naszego miasta, postanowiłam udać się w góry i poczekać, aż te robale mnie zabiorą. Poczekajcie chwilę, bo ja mam chyba minimalnie od pionu odchylony monitor. Gorsze jest to, że dosyć mocno skręciłem to ramię, żeby mi się on nie ruszał, a i tak jakimś dziwnym trafem zdarza się mu przekrzywić. Nie mogę go do końca... Nie powinienem pójść po poziomicę, ale chyba w końcu nie mam tutaj poziomicy też. Ostatnio go przestawiałem. Z żoną sobie pogrywaliśmy trochę na padach w różnego rodzaju bijatyki i trochę go przestawiłem. Dla RPGów, jeżeli jakby gram czy nagrywam jakiegokolwiek RPGa, mało dynamiczną grę, to ten monitor mam raczej przysunięty do siebie i raczej odchylony, czyli góra jest troszeczkę dalej ode mnie. Jakoś tak łatwiej mi się czyta i generalnie jakoś jest mi tak lepiej. Moja żona jest troszeczkę niższa, dlatego w ogóle chcę, żebym miała swój zestaw jakby komputerowy. To będzie dużo prostsze i dla niej, i dla mnie, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłości. To oczywiście też sam build mam zamiar nakręcić, ale kwestia jest tego, że w momencie, kiedy ja siedzę i tu jest mi wygodnie, nie? To jest moja idealna pozycja, to ja w tym momencie siedzę na takiej wysokości praktycznie jakbyście... No powiedzmy, że normalnie jakbym stał głowę, miałbym głowę wyżej od siebie w tym momencie, nie? Także wcale, tak patrzę po green screenie, nie? Więc także wcale by była taka specjalna różnica, nie istniałaby taka różnica. W przypadku, kiedy moja żona siada do komputera, raz, że musi mieć niżej monitor albo musi mieć dół odchylony i opuszcza się maksymalnie jeszcze na tym fotelu.
Ze względu na to, że gdzieś tam jej przeszkadzają tam podłokietnikami, że ma za mało miejsca i w ogóle, no dla mnie to jest idealne biurko, ale to jest dla mnie biurko. Ona jest troszeczkę niższa, więc chciałem zrobić jej w ogóle całkowicie jej taki setup tylko i wyłącznie dla niej, nie? I trzeba będzie tam nad tym dosyć mocno pomyśleć w jakimś tam najbliższym czasie, ale to jeszcze pewnie jeszcze z rok mi się zejdzie do myślenia nad tym. Niestety, no bo niestety. Dobra. Jestem Egenia, kapłanka Immatera z Kuldahar. Gdy się dowiedziałam, że ludzie są porywani z naszego miasta, postanowiłam udać się w górę i poczekać, aż robale mnie zabiorą. 36 tysięcy punktów doświadczenia, nice. Zaraz będę potrzebował, o właśnie, w ten sposób sobie to rozwinąć. Doświadczenie Eugenia i wielu mieszkańców uratowaliście, tak? Twój dzień ocaliliśmy kapłankę Immatera przed grupą okroli kapłanów Talony. Kapłanka przybyła do Smoczego Oka, by dzielić niedolę porywanych mieszkańców wioski. Powiedziała nam, że będzie czekała na nas z pomocą, dopóki nie zniszczymy źródła zła. No dobra, tylko kwestia źródła zła. Okej, nieważne. Ach tak, Kalina opowiadała mi o tobie. Ona zawsze martwi się o mnie bez powodu. Powinna się była raczej martwić o innych ludzi, którzy zostali porwani. Okej, ale to gdzie są pozostali? Znajdują się na południowym wschodzie. Dzieci przytrzymywane są w osobnej jaskini, strzeże ich kilka troli. A, okej, dobra. Co robili kapłani Talony? Kapłani i ich pełzający sprzymierzeńcy pochwycili mnie, gdy wędrowałem przez góry. Zamierzali mnie właśnie poświęcić Talonie, mając nadzieję, że ich plugawa bogini wesprze ich w realizacji tego pomysłu. Gdzie jest reszta więźniów? A, okej. Okay. Czy możesz mi uzdrowić? Jeszcze miałbym ci zapłacić za to? Po co mi w nos? Leczenie chorób? Ja nie mam żadnych chorób. Ja po prostu mogę sobie rzucić leczenie chorób. Podziękuję. Tak! Dobrze. No dobra, ale to i co już? Wiesz coś na temat religii Talonitów? Talonici to plugawa banda, czczą Talone, boginie jadu i zarazy. Sprzymierzeni są ze sługami wielu gadzich bóstw. Wcale się nie dziwię, że ich tam spotkałem. Uderzają na nas Immaterion w imieniu zwierzchniczki swojej bogini Loviatar, pani bólu. To ona jest głównym wrogiem mojego boga Immatera. No, okej. Okay. Wydawało mi się, że Immateria nie lubią cierpienia. Nie, moje dziecko. Cierpienie nie sprawia nam przyjemności. My jedynie chętnie przyjmujemy na siebie cierpienia innych. Poświęcenie siebie dla dobra innych powoduje, że zabliźniają się wszystkie rany, jakie ci zadano. Jest to droga miłosierdzia i pokory. Okej. Okay. Genia, kapłanka i w ogóle. Żeby dowiedzieć, tajemniczy słodzie splądrowali świątynię, ukradli klient, zmienili nadzieję, że ciągle go mają. No dobra, ale to jakby to nie zmienia faktu, że nie dowiedziałem się, co z tymi mośkami. Pojmany wieśniak. Czy tutaj też ktoś ze mną zagada, albo ja mam z kimś zagadać i oni sobie tam odejdą i wszystko? Nie mogę się doczekać do powrotu Kuldahar. No dobra. W zasadzie jeszcze przejdę się do tej sali. W zasadzie to już nic mi nie zostało, bo tak naprawdę wszystkie zadania zostały wykonane. Tutaj zostaje mi tylko ta biblioteka tych zwariowanych kapłanów. Na razie nie chcę sobie zrobić z nich wrogów, więc nie próbuję się włamać przez żadne drzwi. Chociaż mnie to niezmiernie irytuje, że nie mogę tam wszędzie wejść. No ale dobra, no to jest miejsce, jak oni twierdzą, święte chyba, tak? Niech to będzie święte miejsce ich kultu czy cokolwiek. No, gdzie mi to sądzić? Zatem wracajmy na górę. Dobra, trochę mi się zejdzie, zanim moja drużyna się zbierze. Wracajmy na górę, wrócimy do Kuldahar. Powiemy druidowi, że no słuchaj, Winnetu, ale tak niespecjalnie cokolwiek się tutaj udało zrobić. I tyle. I zobaczymy, co dalej. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Tak.
Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Już? Już. Powiem wam, że jest duży plus takiej rozdzielczości, bo możemy sobie zobaczyć całą mapę. Do tej pory tylko mapę to można było zobaczyć w ten sposób, nie? A tutaj możemy zobaczyć kilka jaskiń, jakieś... No, naprawdę fajnie to wygląda. Szkoda, że nie ma edytora do map takich do zwykłej sesji, który by wyglądał w ten sposób. Żebym sobie, powiedzmy, walnął pole i później jakąś tam rzekę i coś tam i on by mi to łączył, te kafelki i wszystko tam... W jedną całość, w jedno miejsce, to było fajne nawet. Dobra, let's go. Trzeba posprzedawać te śmieci. Jest parę rzeczy, których musimy się pozbyć. Dobrze. Wychodzimy stąd. Później najgorsze będzie dreptanie do tej świątyni. To będzie dosyć długie i nieprzyjemne. Najpierw idziemy sprzedać cały ten szrot. Bo jest tego od groma. Najpierw pójdziemy do kowala. Chcesz czegoś ode mnie? Bo mam trochę pancerzy, jakiś tam mieczy, jakiś tam parę dziwnych rzeczy. Się robi. Ciekawe, czy tutaj też mogę sprzedać te ognie. Tam, w tej bibliotece, znaczy w tej świątyni... Już nawet nie pamiętam, jakie tam wyznanie było. Bo w każdym razie w tamtej świątyni kosztowały chyba 240 albo 260. Na to trzeba będzie zwrócić uwagę. Chciałbym kupić broń. Cep bojowy plus 2 młot. To jest mi kompletnie niepotrzebny. Historia północy. Ja wiem, komu to sprzedać. Dobra, to poszło w śmieci. No, brońca może być całkiem fajne. Bransolety sobie jeszcze zostawię. One praktycznie nic nie ważą. Zawsze oprócz tego, że to trochę złota, to jeszcze przy okazji może jednak jakimś cudem gdzieś mi się to przyda. Wątpię, no ale... Amunicję i tak dalej. Szatę nekromanty, no tu się zastanawiam. Zawsze zostaje jakaś tam odporność na magię, rzuty obronne przeciw śmierci. No właśnie, od biedy. Chociaż nie wiem, na co to wykorzystam. Odporność na magię, rzuty obronne przeciw śmierci. Szczególnie, że tylko mag będzie tego używał. A tu mam odporność na zimno 20%. Tak naprawdę nieważne, jaką szatę założę. Pierśni mam takie, że to... Kurwa, dupsko. Odporność na magię 3%. No nic, no dobra, na razie to zostanie. To, tak jak mówię, nie ciąży mi to. Do tej kuszy muszę mieć jeszcze 2 punkty siły. Nie mam zielonego pojęcia, jak mam to zrobić. No, ale spróbujemy. Dobra, potrzebuję bełtów. Przepraszam. Proszę bardzo. Teraz tak. Więcej mi się nie zmieści. Pocisków potrzebuję. Będzie 8. I strzał będę potrzebował. Teraz to mogę dopełnić bełtami. Chyba mi się udało. Może i nie. Strzały. Pociski. Coś ewidentnie poszło nie tak. I ja nie mam zielonego pojęcia co. Okej. Dobra, weźmy jej, dajmy księgi, bo one pójdą wszystkie na sprzedaż jak leci dosłownie. Nawet ta magiczna książka Barda. Dobra, zaraz. Tu jestem, już idę. Chcę kupić broń. I teraz tak. Daj mi strzały. Z 8. Kup. Dobra, daj mi pociski. Ze 4. Kup. Aha, on przyjął pociski. No dobra, no nieważne. Daj mi tu bełty. Kup. Teraz już powinno być ok. No, powiedzmy, że jest. Pociski oddaję tobie.
Bełty na razie oddaję tobie, bo mi nie jest aż tyle potrzebne. Szczególnie, że to ty masz pas na amunicję. No proszę. No i się wszystko udało pięknie załatwić. 80, 80, 80. Te są plus jeden, strzałki mi na razie nie są potrzebne. Po co ja to trzymam? Sprzedaj. Dobra, no to jeszcze strzałek się pozbędę. Strzałki. Gotowe. Sprzedaj. Okej. Okay. Czy jest... Chociaż nie, to chyba w magicznych rzeczach powinienem szukać. Chciałbym znaleźć jakieś strzałki. Długi łuk refleksyjny plus jeden. Nie ukrywam, że nawet chciałbym znaleźć coś lepszego. Obrażenia plus 3. Trafienie krytyczne plus 2. Zbroja płytowa plus 1. Są postaci, które mógłbym tym oddarować. Dobra, klasa pancerza plus 3, niewrażliwość na sen i zmęczenie, to bez znaczenia. Bronie, których nie potrzebuję kompletnie już w tym momencie. Kwiatek plus 3. Kusza. Tylko, że to jest 60 tysięcy, tylko przez to, że jest plus 3. No, tylko jaż, no. Dobra, czyli na razie w sumie nic, gotowe. Okej, okay, zabierzmy swoją drużynę. Jest jeszcze parę rzeczy, które chciałbym wrzucić do tej skrzyni. O, i to nie jest problem, proszę bardzo. Teraz, czy ja nie miałem gdzieś tu czaszek? Co? Dobrze. Znaczy, weź mi tu się inwentory. A, ona miała czaszki. W porządku. To mi tam śmigaj. Pójdziemy jeszcze do maga oczywiście. No, jest sporo tego sprzedawania niepotrzebnych rzeczy. No, pięknie. Dobra, wychodzimy. Dobra, to teraz tak. Po drodze mamy oczywiście to miejsce. No i na magu zakończymy. Oczywiście, że mogłem to zrobić offline w ogóle, ale pomyślałem, że zabiorę was też w tą podróż. No może... Może coś z tego wysnujecie. Poza tym, jak to w RPGach, nigdy nie wiadomo, kiedy strygerujemy jakiś nowy quest, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ludzie będą potrzebować pomocy. Się robi. Proszę, musisz się śpieszyć. Czas pracuje na naszą niekorzyść. Musisz udać się do pieczar Smoczego tak, Oka. Już idę. Zaznaczyłem ci to miejsce na mapie. Się robi. No dobra, znajdź czyli jednak nie. I wszelkie możliwe informacje o tym, kim są złodzieje, którzy splądrowali świątynię. Kiedy będziesz już w posiadaniu klinu, no to jednak się wybierzemy do tych świątynnych pupków. Użyję jego mocy, by znaleźć przyczynę zła na przełęczy. Dobra. Co masz na sprzedaż? I teraz tak. To i to. Sprzedaj. Nie potrzebuję. Tutaj po 180 to skupują, więc bransolety ochrony, które nie. Talia świętego chaosu. Tu akurat zobaczę, czy przypadkiem nie sprzedam tego drożej. Butelka wina mnie zastanawia. Ja to na razie zostawię. Tak jak jest symbol Myrkula. Tu jestem. Teraz, a czy ty nie masz przypadkiem jakiegoś magicznego przedmiotu? Lira postępu? A, no okej. Tak. Jakieś torby, czy cokolwiek, sakiewka na klejnoty, to podziękuję. Nie, chyba torbę. Torbę trzymania to miał ten mag, nie? Aha, się robi. Dobra, pójdziemy jeszcze do maga. Liczyłem, że to już będzie jakoś tak bliżej końca tego zadania. No, tu nie znalazłem, jest tylko jakaś świątynka. Nie, ale chyba w tamtych czasach było łatwiej to zrobić w ten sposób. Ciekawe. No nic tam. Dobrze. Nie trzej rejaty. Zapisz? Dobrze. Dobry? Chcielibyśmy kupić czary. I nie tylko.
Ja zadzie to nawet bardziej nie tylko. Otwieranie zamków, znajdowanie pułapek. Zapinka płaszcza, odporność na różnego rodzaju obrażenia. Szata stapiania, klasa pancerza, wieca, rzucić jeden czar, odporność na magię. To jest dopiero szata. A to nic, dobrej woli, nie. Torba przechowywania, to jest 13 tysięcy. A to kwestia jest tylko zaoszczędzenia czasu. Różka magicznych pocisków, no, a generalnie ten szrot, który ja ci sprzedałem. 1800, pas z amunicją, talerz świętego chaosu, wiedziałem, że u niego dostanę więcej, sprzedaj. Przyspieszenie ruchów, na razie tego się nie chcę pozbyć. W zasadzie to tyle. Chcesz czegoś ode mnie się robi. Kurczę, no liczyłem, że... Już idę. Znajdę przedmiot, no, dodający te dwa punkty do siły. Dobrze. A wieloklasowość, znaczy to nie jest tak, że tutaj, tak jak to miało kiedyś miejsce, znaczy inaczej. Stare Dungeons and Dragons, te pierwsze edycje, chyba nawet w Advanced Dungeons and Dragons już pojawiły się co ileś poziomów, punkty możliwe do rozwoju, do wydania w rozwój atrybutów, nie? Wcześniej tak nie było. Losowaliście już jakąś tam postać sobie. Trochę bardziej było to podobne do Warhammera, czyli losowaliście postać już w jakichś atrybutach i ona już w zasadzie w tych atrybutach musiała zostać. Zaraz. A, czekajcie. A jeszcze jak powiem, że tą kapłankę znalazłem. Jakby nie mieliście możliwości, żeby dodać tych atrybutów, bo atrybuty miały dużo większe znaczenie. Gdyby nie to, że gram ze znajomymi, ze swoją drużyną w trochę zmienioną wersję piątej edycji Lochów i Smoków, to też wyglądałoby to tak... jaką pomoc możesz mi ofiarować? No chyba ci pogiął. No dobra, no nieważne. Ale torbę na mikstury, no nieważne. Elixir zdrowia, antidotum, no, za duże pieniądze. Się robi. Dobra, czyli to też mi nie pomogło. Dobrze. Jakoś tam specjalnie. Tu chyba nie będziemy leźli. Też nie sądzę, żebyśmy cokolwiek tam dostali. Chociaż no dobra, już jak jesteśmy, to przejdźmy się po wszystkich kupcach. No właśnie. Także kwestia tego, że nie ma zbyt wielu sposobów na to, żeby zmienić swoje atrybuty już później, kiedy nie weźmiecie czegoś pod uwagę. Ja akurat nie wziąłem pod uwagę, że będę potrzebował do kuszy dodatkowej jakiejś tam siły, więc kupienie teraz nawet jakiejś magicznej kuszy, która będzie mega przydatna, mega fajna, może się okazać złym pomysłem. Jasne, pokaż co masz. Eliksiry niby, ale niby ma eliksir szybkości. Na pewno ma eliksir siły. Albo i nie. On skupuje po 60 płonącą oliwę. Tam ci po 200 parę. Po 400 sprzedaje. Ciekawe, czy... Ach, chyba tamci nie mają płonącej oliwy, żeby ją kupić od nich, sprzedać tutaj. Chociaż no, to się nie opłaca w sumie sprzedaż. Na pary mumii i tak dalej. Tak, robi się. Tu jestem. Dobrze. Aha. Się robi. No właśnie. Właśnie kwestia jest tego, że niekoniecznie będziemy sobie mogli pozwolić na później rozszerzenie pewnych umiejętności. Dlatego, znaczy jest jedna postać, przy której nie miałem z tym problemu, czyli przy tym moim uczniu smoka, ponieważ no, ona dostaje dodatkowe punkty kondycji później, nie? Dobrze. To jeszcze jest pół biedy, no bo przynajmniej mogłem jej dać mniejszą kondycję, podnieść jej parę innych atrybutów i wyszło to całkiem słusznie. Chociaż tak mi się wydaje, że od razu mogłem dać jej troszeczkę wyższą kondycję, żeby miała jeszcze więcej punktów życia, chociaż ona i tak nie wychodzi źle. To na pewno. Się robi. Dobra, przejdźmy sobie tam, bo ona wychodzi w sumie teraz na 10, 19, 17, 15, 10, 18. Więc całkiem nieźle będzie mogła jeszcze pójść do przodu. Zaraz, w tym momencie masz poziom 7. Jak przejdziesz na poziom 8,
Na ogień, jeden do klasy pancerza, później na 10. Znowu jeden do kondycji na 15. No jest tego dosyć dużo. Tylko za jedno zaklęcie mniej niż czarownik, z czego ja tych zaklęć tak naprawdę aż tak dużo nie używam. Dlatego właśnie rzuciłem się na to, żeby ona była elfką, bo będzie potrafiła, bo może mieć 19 punktów zręczności. Całkiem nieźle jej idzie strzelanie dzięki temu. Także to jest mega. Bo ona ma nie dość, że kryta od 14, to jeszcze, no tam te obrażenia są jakie są, no umówmy się, to głównie zależy od pocisków, jakby używała 4 do 7, przy zwykłym jest 3 do 6. To bardziej już, jeżeli chodzi o strzelanie, bardziej chodzi o pociski. Już idę. Niżeli o samą broń. Później w Dungeons and Dragons, w AD&D, czyli w Advanced Dungeons and Dragons i w późniejszych edycjach zmieniono to. Na zasadzie większe znaczenie miała broń niżeli pociski i dopiero w wersji 3,5 pociski znowu nabrały znaczenia. W myśl tego, że mają więcej efektów. Na zasadzie, że możecie mieć lodowy łuk, i on nadaje każdej strzale, która zostanie z niego wystrzelona, nie dodając w ogóle żadnej jakiejkolwiek premii magicznej, na przykład jeszcze dodatkową kostkę obrażeń od lodu. Ale koszty tego łuku i szansa na to, że on się trafi w ogóle gdziekolwiek w lochach, są masakryczne. Ale to masakryczne. Praktycznie jest to niemożliwe. Swoją drogą moglibyśmy zagrać z chłopakami taką sesję, gdzie wszystko będzie losowane. Wszystko, że wszystko. No to mogłoby być ciekawe. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze. Zaraz, gdzie tutaj było to wejście do świątyni? Tutaj. I w zasadzie to jest wszystko, no bo tak. Tu nie ma żadnego przejścia, tam nie ma żadnego przejścia. Tutaj też, nie pokaż mi mapę. Bo mapa najczęściej odsłania nam przynajmniej wielkość tego pomieszczenia, no nie? Jeżeli mapy, bo mapy się nie da przesunąć. Jeżeli nie możecie czegoś zobaczyć i... No nie możecie z jakiegoś powodu czegoś zobaczyć, to nie ma opcji, żeby coś tam było, nie? Na przykład tutaj. Jest wejście, poza wejście nie, poza wyjście też nie, więc tu się więcej jakby nie da z tego zrobić. No właśnie. Moglibyśmy zagrać, tylko musielibyśmy zacząć nową kampanię, albo nowy rozdział przynajmniej. Zawsze jak zaczynamy nowy rozdział, to też robimy nowe postaci. To jest bardziej na zasadzie, może to też wam podsunie jakiś pomysł. Mamy jedną kampanię. I w ramach tej kampanii jest ileś rozdziałów. W każdym z rozdziałów, każdy rozdział ileś trwa, czyli jest zadanie początkowe, są zadania z głównego wątka. Czy oni zrobią poboczne, czy nie zrobią tych pobocznych, jak ich pogoni czas, jak będą odczuwali presję czasu i tak dalej, to zależy tylko od moich towarzyszy. I w momencie mogą nabić ileś poziomów, ale to tylko i wyłącznie od nich zależy, ile tych poziomów nabiją, od nikogo więcej, nie? Dobra, weźmy jeszcze porozmawiajmy z tym gościem tutaj na wejściu. Może z tobą uda mi się jakoś dogadać, może coś wydaje mi się, że za dużo. Możesz mi powiedzieć, co tu się do 9 piekieł dzieje? W tej twojej oasie spokoju widzieliśmy całkiem dziwne rzeczy, przyjacielu. Jakie dziwne? Przyglądaliśmy się niektórym twoim dywanom, czerwonym i złotym. Są dość nietypowe, jak na ustronie Eldad. Co symbolizują te złote karpie? Symbolizują rosnącą siłę, powrót do władzy, są znakiem objęcia przez mój klan prymatu w tym świecie. Dojście do takiej pozycji zajęło nam tysiące lat, kiedy teraz kiedy dowiedziałem się, odpowiedziałem ci już na moje pytanie, wścibski bufonie, razem z twoimi braćmi unicestwimy cię. Co? Chciałem tylko się dowiedzieć, czego symbolem jest ta ryba, ty zakręcony bydlaku. Co ty gadasz? Czy kiedykolwiek bałeś się węży, mały? Drżałeś, słysząc ich syk? Boisz się, bo rozpoznajesz rasę panującą nad długo przed tym, jak twój rodzaj zaczął chodzić po tych ziemiach. Moi ludzie byli już u szczytu władzy i teraz ponownie tak będzie humanoidzie. Wszyscy będą rozkoszować się chwałą Seta. A, okej. Okay. Nikt nie stanie przeciwko Isunomai, jego księżniczce. Nadal nie mam pojęcia, o czym ty gadasz. Zaraz. No to walmy ich w ryj. No tak, i znowu tam pewnie petryfikacja, spowolnienie.
Chcesz czegoś ode mnie? A, chyba nie. Nie, ci są normalni, ci po prostu zadają obrażenia. Wiele już nie zdziałają. Dobra, myślę, że tu no, trochę ich jest. Tak! Zaraz. Bliźniacze topory Klangedina. Że ja bym na jakiś plan wpadł, bo tak jak ich się nazbiera, bo później będę miał dosyć duży problem. Weźcie ich, obrzucajcie. To jest raz, a dwa, moglibyśmy przywołać jakieś tam mośki. Tu jestem. Dawać go! Nareszcie coś się dzieje! Tak. Dobra, weź mi jeszcze rzuć masową tarczę. Dobra, i tarcza już jest. Proszę bardzo, atakować. Zajmę się, dajcie mi siły. Wy sobie atakujecie, tak? No to sobie atakujcie. Dobra, bo żeby to się nie... Dawać go tu! Jesteś na mnie gotowy? Jestem, tylko że ta cała niewidzialność, czy nie wiem nawet cokolwiek to jest. Dobrze. Jasne, tu są jeszcze jacyś. Ja to mało widzę. Bracich! Na bliźniacze topory Klangedina! Musisz posmakować mojej stawy. Bryzg. I akurat się zaklęcie skończyło. Ale rzeźnia. Wielki przywołacz rzuca przyzwanie troli. Szybkie zapisywanie powiodło się. I kochani, dostałem nawet poziom na swoim magu. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie spenetrujemy odmęty tej świątyni. Do zobaczenia.